Cześć, witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Dzisiaj będzie o drzwiach, żeby brzmiało intrygująco. Często, kiedy rozmawiam z coachami, to słyszę takie opinie, że no jak mam właściwie znaleźć specjalizację, albo jak ją określić, z jaką specjalizacją chcę wyjść na rynek, skoro tak naprawdę coaching ze mną, albo w ogóle coaching w ogóle tak naprawdę, przebiega na różne tematy, dotyka różnych sfer, obszarów życia, dzieje się tam bardzo dużo, są tam ważne pytania, są tam ważne odpowiedzi, są tam ważne przekonania przewertowywane, są duże momenty aha i tak dalej. Jak wszystko to, co się dzieje w moim coachingu, ubrać mam w jakąś specjalizację, czy nie daj Boże wąską? Pokażę Ci taki rysunek troszeczkę metaforyczny do tego. Wyobraź sobie, że ta kartka, która tu stoi za mną, reprezentuje, taka duża biała kartka reprezentuje wszystko, co wchodzi w Twój coaching z klientem podczas pracy z nim, prawda? Czyli tam będą jakieś bardzo ważne pytania padały, prawda? Będą jakieś momenty aha wielkie. Mam nadzieję, że to widać, co ja rysuję, może wezmę czarny. Okej, pytania, momenty aha. Są jakieś zejścia głęboko i dokopywanie się do różnych przekonań, mniejszych, większych. Rozmawiamy czasami o tym obszarze życia. Ten obszar potem jeszcze przechodzi w inny obszar, na przykład zaczynamy od relacji jakichś, ale tutaj potem przychodzi na naszą pracę, na naszą duchowość. Bardzo wiele rzeczy dzieje się w coachingu, prawda? Jest tam wszystko, tam się wszystko mieści. Zobacz jedynie, że jeżeli to wszystko, o tym wszystkim będziesz mówić potencjalnym klientom, że właśnie proces coachingowy to jest taki bogaty coaching przez duże C, jak ja to mówię, w którym właśnie przeawalujesz swoje wartości, zadasz mocne pytania i tak dalej i będziesz miał wielkie momenty, aha, to jest to trochę dla niego za dużo na początek. Jest to po pierwsze trochę nie do uwierzenia, bo jeszcze Cię nie zna i nie zna Twojego coachingu i w ogóle nie zna coachingu, po pierwsze. Po drugie, klient na tym etapie nawet nie bardzo wie, czy on tego wszystkiego potrzebuje. To dopiero się dzieje wewnątrz. Ale jak zaprosić klienta do coachingu? Jak klient ma wejść do coachingu? I tutaj do tej kartki dorysujemy drzwi. Takie z klamką i dziurką od klucza. Okay. Moje rysowanie nie jest zbyt dobre, ale jak już oglądacie któryś odcinek mojego bloga, to na pewno to wiecie. Tu są drzwi, przez które klient może wejść. I klient musi mieć pokazane drzwi wejścia. Musi mieć pokazane albo drzwi, albo nawet dziurkę od klucza, przez którą może wejść, albo przez którą w ogóle może zobaczyć, co tam się mniej więcej może zająć w tym coachingu. Dlatego, że to wszystko dla niego będzie po prostu za duże. Drzwi to jest tak naprawdę często Twoja specjalizacja. Czyli pomagam klientom, pomagam osobom, które mają taki i taki problem, żeby go rozwiązać, bo same drzwi klient może zobaczyć. I być może będzie chciał przez nie przejść, żeby zobaczyć, co się zadzieje w środku, żeby rozwiązać jakiś jego konkretny problem. To, w czym się specjalizujesz, jest Twoimi drzwiami. Przez te drzwi zapraszasz klientów na swój coaching. Masz pytania na ten temat? Masz komentarze? Z czym to Ci się kojarzy? Zgadzasz się, nie zgadzasz? Daj mi znać. Zostaw komentarz poniżej. A ja Cię mogę zaprosić na kilka fajnych rzeczy. Właśnie kończę obrabianie swojego kursu specjalizacja coachingowa, czyli jak ją odkryć, jak ją jasno określić, jak ją pięknie pokazać światu. I zapraszam Cię, już można zapisać się na kurs, już można zapisać się na webinar, który będzie przed kursem, który na pewno dużo Ci też o kursie opowie i przerobimy fajne rzeczy na nim. Już można pobrać za darmo materiały wstępne do tego, żeby zobaczyć, gdzie jesteś, czego potrzebujesz, czy wobec jakiego kursu Ci potrzebny. Możesz zrobić jedno, albo drugie, albo trzecie, albo zrobić i jedno, i drugie, i trzecie. Zapraszam. Do usłyszenia.